Dzisiaj mamy same dobre informacje. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi na straży praw konsumentów. Wyroki w sprawach frankowych w Polsce zapadają już po jednej rozprawie. Sądy krajowe wydają wyroki na korzyść konsumentów. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczynamy Ekspres Frankowiczów, odcinek 181, a dzisiaj mamy już prawie połowę maja, bo 12 maja 2024 roku. My oczywiście w stałym składzie, główny ekspert, ekspert społeczności Życie bez kredytu, Kamil Fiedosić i moja skromna osoba. Dzień dobry, witam oraz Bignie Urbański. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy same dobre informacje. Głównym tematem, którym zajmiemy się już za chwilę, to sytuacja bardzo korzystna dla wszystkich Frankowiczów. Okazuje się, że wyroki w sprawach frankowych w Polsce zapadają już po jednej rozprawie. Ale zanim Kamil omówi, wyjaśni i opowie wszystko ze szczegółami, myślę, Kamil, że chciałbyś zaprosić naszych widzów do zadawania pytań. To coś nowego w, takim, w takiej odsłonie można powiedzieć. Sesja Q&A, na Państwa pytania będą odpowiadali w zasadzie wszyscy eksperci społeczności Życie bez kredytu, w tym oczywiście Kamil Kwidosik. Powiedz mi, jak, przez co, przez jaką platformę, gdzie można zadawać pytania nurtujące frankowiczów? Tak no oczywiście standardowo tak jak zwykle czy to w, podczas webinarów czy podczas innych prowadzonych na żywo programów na YouTubie czy na Facebooku można zadawać takie pytania można oczywiście je zadawać pod postami na YouTubie czy na Facebooku ale teraz dodatkowo jeszcze wprowadziliśmy cały mechanizm który pozwoli właśnie korzystając z social mediów dedykowanego postu który właśnie umożliwia zadawanie pytań konkretnym osobom czy ewentualnie na konkretne zagadnienia, co do których się poszczególni eksperci będą odnosili. No, miejmy nadzieję, że będzie to fajny format, nowy format, który będzie również wideoformatem, czyli takim formatem, który powiedzmy będzie bardziej wyjaśniał, a nie tylko w kwestii pisemnej, odpowiadał na te wszystkie zagadnienia, które będziecie zadawali, dlatego że po, poprzez ostatnie miesiące, tygodnie, w szczególności ostatnie biorąc pod uwagę, czy sytuację w Sądzie Najwyższym, czy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znowuż nadchodzące kolejne zagadnienia dotyczące gettinu, również przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przecież już w czerwcu to tych pytań robi się coraz więcej i no niestety moja skromna osoba już nie jest w stanie odpowiadać na te wszystkie pytania, biorąc pod uwagę to, że no, przede wszystkim w pierwszej kolejności musimy zapewnić wysoką jakość obsługi tych wszystkich spraw, które prowadzimy, a właśnie, czy radcy prawni, czy adwokaci e, i adwokatki, oczywiście naszej społeczności życia bez kredytu, nasi eksperci e, będą na bieżąco już od najbliższego tygodnia odpowiadali na Wasze wszystkie pytania e, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre medium kontaktu, przede wszystkim w sytuacji, w której macie pytania, macie wątpliwości, no i oczekujecie odpowiedzi konkretnego eksperta, bo jak wiecie, u nas eksperci mają poszczególne działy, którymi się zajmują różnymi zagadnieniami tego etapu postępowania, zaczynając oczywiście od momentu analizy, złożenia pozwu, przygotowania dokumentów, czy przez nasz dział administracji, jak i też ekspertów postępowania sądowego, rozpraw Departamentu Mediacji Ługód, spraw w sądzie apelacyjnym, jak i też oczywiście Departamentu Sukcesu, którym kończy i zwieńcza dzieło. Także tutaj możecie dedykować konkretnie pytania do osób, które chcecie zadać, czy też po prostu zadawać je ogólnie, a my już do, przyporządkujemy osoby. Natomiast oczywiście, jeżeli widzicie te, taką potrzebę, to też możecie zadawać pytania pod tym dzisiejszym naszym ekspresem Frankowiczu, dlatego że też będziemy zbierać te pytania w jedne miejsce i odpowiadać właśnie w formie wideo. Drodzy Państwo, proces unieważniania umów frankowych w Polsce stał się Znacznie prostszy. Niewątpliwie dużą zasługą jest tutaj także specjalny Wydział Frankowy, który działa w Warszawie. Mówiłem na samym początku, że unieważnienie umowy jest już w Polsce możliwe po jednej rozprawie, ale to wcale nie oznacza, że można pozwać samemu bank, bo do tego jest potrzebna jednak specjalistyczna wiedza i najlepiej wykorzystać, skorzystać z pomocy ekspertów w społeczności życia Bez Kredytu. Ale powiedz, właśnie, jeżeli chodzi o tą. Sprawę, po jednym naprawdę posiedzeniu sądu, po jednym procesie, już można unieważnić umowę? Tak, przy czym trzeba od razu nawiązać do tego, co powiedziałeś, bo oczywiście to znaczy, że Pozew musi być perfekcyjnie napisany, żeby sąd nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jaki może wydać wyrok. No bo czasami może się zdarzyć. Zresztą pamiętam wypowiedź jeszcze podczas rozprawy przed Sądem Najwyższym, przedstawiciela prokuratora generalnego, właśnie który przedstawiając swoje stanowisko, mówił do sędziów wprost, że właśnie jest, czasami zdarza się tak, że niektórzy konsumenci nie wiedzą, jak skonstruować pozew i w związku z tym jakby ta, ten, ten brak, powiedzmy takiej linii orzeczniczej, która może i była, jest tak jakby cały czas przedmiotem, przynajmniej członku społeczności życia bez kredytu, nieważności umowy, może jednak co do niektórych kancelarii, czy też konsumentów budzić wątpliwości, jak skonstruować taki pozew. Więc właśnie, jeżeli taki pozew jest skonstruowany w sposób należy, taki, jaki dzisiaj, jak to wygląda dzisiaj w orzecznictwie, czyli, że te roszczenia udowodnimy co do wysokości, co do zasady. Oczywiście stwierdzenie nieważności umowy na zasadzie teorii dwóch kondycji, plus oczywiście odsetki ustawowe za opóźnienie, no i oczywiście zwrot kosztów zastępstwa procesowego. No to w takiej sytuacji zgadzam się i tutaj absolutnie potwierdzam, że zdecydowana większość spraw, powiedziałbym 95, to przynajmniej procent spraw zapada już na pierwszej czy po pierwszej rozprawie, bo trzeba pamiętać, że wyrok może zapaść od razu i to jest najczęstsze zdarzenie, czyli od razu sąd po rozprawie odbywa naradę i, i wydaje ten wyrok albo taki wyrok zapada w ciągu maksymalnie 30 dni od zamknięcia rozprawy, czyli właśnie od tego momentu, w którym już sąd zamknął przewód sądowy. Także tutaj absolutnie to jest duży plus, tylko trzeba pamiętać, żeby do tego doszło, czyli aby sąd mógł wydać wyrok na pierwszej Rozprawie, no to trzeba po prostu mu pomóc, czyli trzeba dobrze, w sposób właściwy skonstruować i profesjonalny, co najważniejsze, powództwo. 25 kwietnia jest już za nami, do wszystkich Frankowiczów był to bardzo ważny i istotny dzień, bo właśnie tego dnia zebrał się Sąd Najwyższy w Polsce, ale także CUE. I tutaj Kamil chciałbym Cię poprosić o komentarz. O komentarz jeżeli chodzi na przykład, zacznijmy może od orzeczenia CUE. No tak, jeżeli chodzi o orzeczenie TSUE, jak już zresztą wiecie, wielokrotnie już na ten temat wypowiadali się nasi eksperci, mamy mnóstwo materiałów na naszych social mediach, przecież też webinar w zasadzie cały o tym był, tak jak i o Sądzie Najwyższym i oczywiście też o innych sprawach, ale generalnie dotykał tych tematów, dlatego powiem tak, na pewno jest to kolejny krok w kierunku ochrony konsumentów zgodnie z dyrektywą 93 przez 13. Można wywodzić z tego, oczywiście z ona konsumencka będzie wywodziła z uwagi na to, że wyroki, czy tutaj hiszpański, czy, czy francuski, czy też w ogóle opinia rzecznika w tej trzeciej sprawie mogła doprowadzić również do takich wniosków, że to przede wszystkim ten moment, w którym powstaje jakaś decyzja w przedmiocie abuzywności, czy, czy w ogóle w przedmiocie tego, że bank się dowiaduje o tym, że konsument kwestionuje ważność takiej umowy, już rozpoczyna bieg przedawnienia. I skoro rozpoczyna to dla Konsumenta, no to ergo również tym bardziej rozpoczyna się ten bieg przedawnienia dla banków. Wobec tego, oczywiście, trzeba złożyć wszystkie okoliczności do danej sprawy, to znaczy dopasować je do danej sprawy, bo wiadomo, że na przykład nie każdy, nie każdy bank miał wpisane klauzule do klauzul niedozwolonych, również, również różnie była przedstawiała się historia poszczególnych konsumentów, Frankowiczów czy Eurowiczów w kontekście sporu. Nie zawsze wszyscy od razu składali pozostań, więc też ten moment złożenia pozwu nie jest takim momentem, który w każdym przypadku będzie rozpoczynał bieg przedawnienia roszczeń banku, natomiast na pewno nie będzie to później i to jest właśnie kolejna, kolejny dowód na to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi na straży praw konsumentów i to sędziowie właśnie zarówno sądów okręgowych jak i apelacyjnych przede wszystkim biorą pod uwagę te orzeczenia zupełnie mniej i zupełnie mniej z perspektywy również istotności no bo pamiętam że Trybunał Sprawiedliwości jest sądem najwyższym w całej Unii Europejskiej, jest to sąd najwyższy Unii Europejskiej, a sąd każdy krajowy, sąd najwyższy jest, chcemy czy nie chcemy, sądem mniejszej wagi. Także tutaj to orzecznictwo CUE i echa, które właśnie już na salach sądowych można znaleźć, można odczytać w różnego rodzaju uzasadnieniach, czy też usłyszeć w ustnych uzasadnieniach wyroków, przede wszystkim biorąc pod uwagę właśnie kwestie przedawnienia roszczeń, no to tutaj jest to bardzo korzystne no i na całe szczęście idziemy cały czas tym, tym samym trybem, czyli trybem tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Przede wszystkim chroni konsumentów. No dobrze, a jak skomentujesz stanowisko Sądu Najwyższego? Czy nasz Krajowy Sąd Najwyższy także stoi po stronie konsumentów? Uchwała całej Izby, w zasadzie 17 sędziów Sądu Najwyższego, jak wiemy, już obiła się dalekim echem i oczywiście banki jak zwykle uważają, że to była dla nich korzystna uchwała, a prawda jest taka, że Sąd Najwyższy oparł uchwałę całej Izby Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej właśnie o Rzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już od wielu, wielu lat zgodnie zresztą z dyrektywą 93 przez 13 wydaje wyroki i dzięki temu również sądy krajowe wydają wyroki na korzyść konsumentów, to znaczy, że linia orzecznicza, która już obowiązuje w polskich sądach od przynajmniej 3-4 lat, pozostanie niezmienna, co widać zresztą po wyrokach, które zapadają już teraz w maju. Dlatego bardzo się cieszę, że to całe orzeczenie, jak i też uzasadnienie tego wyroku przez panią sędzie, która wskazała bezpośrednio jako referent na okoliczności, właśnie przede wszystkim związane z przedawnieniem roszczeń banku, które jak wiemy, zaczynają się od momentu, kiedy bank dowiedział się o zakwestionowaniu przez konsumenta takiego roszczenia, co może stanowić chociażby reklamację czy wezwanie do zapłaty kwot nienależnych, czyli zwrotu rat kapitałowo-odsetkowych. Wobec tego tutaj mamy dużo elementów, które już wcześniej padały tutaj z moich ust i wcześniej były naszym stanowiskiem. Oczywiście, wszystkie pozostałe wyroki czy uchwały Sądu Najwyższego również zostały tutaj uwzględnione, bowiem tak. Tak naprawdę ta linia rzecznicza pozostała bez, nie, bez zmian. Nie, nie ma tutaj w zasadzie żadnych dywagacji odnośnie tego, czy teoria salda, czy teoria dwóch kondykcji, bo jak wiecie, te sławetne T2K, czyli teoria dwóch kondykcji, również się tutaj ostała. Wiemy, że w żaden sposób nie możemy zas zastępować klauzul niedozwolonych jakimiś innymi przepisami, czy to normami zwyczajowymi, czyli tutaj też prowadzi to po prostu do nieważności umowy, co wprost wskazał Sąd Najwyższy, czyli nie ma już mowy o żadnym odfrankowaniu. Co jeszcze Kilka tygodni temu chciały przeforsować banki lobby bankowe, no ale na całe szczęście absolutnie nie miało to żadnego zastosowania. No i wiemy też, co wynika jak najbardziej z przedstawianych już wielokrotnie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że absolutnie banki nie mają żadnych praw, żadnych roszczeń o korzystanie z kapitału, o waloryzację czy jakiekolwiek odsetki, dlatego że tak jak zresztą wskazał niejednokrotnie już Sąd Najwyższy czy Trybunał Sprawiedliwości czyniłoby to. Jeszcze jeszcze większą korzyść, jeszcze większy zysk niż realnie przegranie sprawy z Frankowiczem. Drodzy państwo, my kontynuujemy nasz cykl Poznaj eksperta Życie bez kredytu. Dzisiaj adwokat Bartosz Sowa z Departamentu Mediacji i Ugód opowie o porozumieniach i ugodach właśnie. Z przyjemnością mogę Potwierdzić, mogę wskazać, że w ostatnim czasie zawarliśmy cały szereg kolejnych sprawiedliwych porozumień, sprawiedliwych ugód, również z całym szeregiem banków. Oczywiście nadal istnieją banki, które. Na porozumienia się nie zgadzają i ewentualnie takie porozumienia oferują dopiero po prawomocnym wyroku, po wyroku sądu apelacyjnego najczęściej. Natomiast coraz więcej banków decyduje się na zawarcie z naszymi klientami ugód na sprawiedliwych zasadach, na sprawiedliwych warunkach już po wyroku pierwszej instancji, nawet przed pojawieniem się tutaj w studiu. Otrzymałem od jednego z banków propozycję ugody, czy też nasz klient, może powiedzieć, otrzymał za naszym pośrednictwem, która to ugoda na taki pierwszy rzut oka jest ugodą prawie że sprawiedliwą. Myślę, że te kwestie, które nas dzielą, zostaną wyjaśnione na naszą korzyść. Także to się dzieje. Właściwie każdego tygodnia w tym momencie nasi klienci zawierają ugody, które znacznie przyspieszają czas całego finalnego rozstrzygnięcia, gdyż oczywiste jest, że zawarcie takiej ugody jej celem jest to, żeby raz na zawsze zakończyć postępowanie z bankiem i zakończyć ten spór z bankiem. Także taka ugoda ma na celu to finalne rozliczenie. Frankowicz ma gwarancję, że dzięki takiej ugodzie, dzięki takiemu porozumieniu nie będzie już nigdy przez bank o nic pozywany. Zaczyna się to dziać już po pierwszej instancji, po nieprawomocnym wyroku, kiedy bank jeszcze może się odwołać, może złożyć apelację. Nie zawsze to robi. Zdarza się właśnie, że zabieramy tego typu porozumienia, co skraca czas postępowania o nieraz półtora roku, a nawet więcej. Zatem nasz dział ugód cały czas pracuje, pracuje pełną parą. Widać już tego efekty, banki coraz częściej zawierają z nami porozumienia. Na pewno należy pamiętać o tym, że przynajmniej na dzisiaj wydaje mi się niemożliwe, aby bank podpisał porozumienia na tych sprawiedliwych zasadach bez pozwania banku. Wydaje się, że pozwanie banku jest tutaj elementem koniecznym do tego, żeby bank w ogóle. Podjął jakiekolwiek rozmowy. Często jest tak, że na etapie pierwszej instancji te porozumienia, te oferty banków są zupełnie niezadowalające, szczególnie te oferty, które są wysyłane bezpośrednio do klientów. Zachęcamy zatem Państwa do zawierania ugód z bankami w modelu wypracowanym przez życie bez kredytu. Jest to model w naszej ocenie mający absolutne podstawy, zarówno w orzecznictwie, jak i w obowiązujących przepisach. Zresztą wydaje się, że sam fakt tego, iż banki takie porozumienia Podpisują, mówi sam za siebie. Bartosz Sowa, adwokat, senior associate w kancelarii Kurpiejewski, Budzewski i Wspólnicy. Główny ekspert departamentu Ugód RZBK. Jego praktyka obejmuje reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych dotyczących spraw frankowych oraz aktywne uczestnictwo w negocjacjach z bankami w celu osiągnięcia korzystnych ugód. Jako ekspert regularnie udziela komentarzy w mediach, tym w Życiu bez kredytu, na temat kredytów frankowych. Jego wiedza oraz zaangażowanie pozwalają efektywnie wspierać klientów i skutecznie rozwiązywać problemy Związane z kredytami frankowymi na najwyższym poziomie. Życie bez kredytu. Zaufaj ekspertom. 9 lat pomocy konsumentom. Dziękuję bardzo panu mecenasowi. A my, drodzy Państwo, przechodzimy do odpowiedzi na pytania internautów. Kamil, gotowy. Mamy pierwszego maila, pierwszy, pierwsze zapytanie od pana Krzysztofa. Panie Kamilu, wygrałem z Millennium, jestem już po apelacji. Właśnie dowiedziałem się, że bank składa o kasację. Jakie jest orzecznictwo w tych sprawach? Czy mam szansę wygrać? No, oczywiście, tutaj już informowaliśmy wielokrotnie, i przedstawialiśmy również dokumenty, które spływają do nas z Sądu Najwyższego, gdzie w każdym z takich przypadków, w 100% przypadków, jeżeli chodzi o członków społeczności życia bez kredytu, żaden sąd nie przyjął skargi kasacyjnej. Znaczy żaden skład Sądu Najwyższego nie przyjął skargi kasacyjnej banku do rozpoznania, a co więcej, nawet zasądza zwrot kosztów takiego postępowania na rzecz konsumenta między no, około 5400 zł. Także tutaj w zakresie konkretnie mówiąc tego, czy coś daje i czy ma się pan czymkolwiek przejmować, to absolutnie nic nie daje złożenie przez bank skargi kasacyjnej i nie powinien się pan absolutnie niczym przejmować w zakresie tego wyroku, bo wyrok, skoro jest prawomocny, no to jest. Są oczywiście wykonalne i w żaden sposób skarga kasacyjna nie wpłynie ani teraz, ani w przyszłości na egzekucję tego wyroku. Drugie pytanie mamy od pani Haliny. Panie Kamilu, czekam na wyrok w sprawie G-Money BPH. Odczytanie miało być we wrześniu 2023 roku. Przełożono na maj 2024. Wczoraj dostałam pozew z banku o zwrot kapitału udostępnionego. Mam się czego obawiać. No tutaj przede wszystkim znowu trzeba przeanalizować tą sprawę indywidualnie, bo jak już dzisiaj też mówiłem, sam fakt złożenia pozwu nie rozpoczyna biegu przedawnienia. Może być to inny moment, informacji, którą powziął bank w kontekście kwestionowania takiej umowy. Też, jeżeli mówimy o powiedzmy pozostałych aspektach, no to też trudno powiedzieć, kiedy bank złożył ten, ten pozew. No bo to, że on trafił do kogoś w danym miesiącu, to nie znaczy, że on w tym miesiącu był złożony. Najczęściej jest tak, że to kilka tygodni bądź kilka miesięcy musi ten pozew, jak to się mówi, odleżeć. Bez tego tutaj trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja z przedawnieniem tego roszczenia, nie znając konkretnie przypadków. No, oczywiście mamy wiele przypadków, gdzie jesteśmy w stanie już po tych orzeczeniach zdecydować, co dalej ma się dziać w kontekście zwrotu kapitału, porozumienia czy jakiegokolwiek innego ruchu ze strony konsumentów właśnie w skutek takiego, takiego zdarzenia. Natomiast ja tylko chcę zaznaczyć, żeby też oddać tutaj prawdzie dane ze statystyki. No to mamy tutaj około 14 do 15% Ministerstwo Sprawiedliwości podaje takich pozwów zwrotnych. Wobec tego generalnie nie ma po co się bać takich pozwów, no bo przede wszystkim jest to tylko roszczenie o zwrot kapitału które może być albo nie będzie przedawnione, a z drugiej strony zaś patrząc i to to chyba jest rzecz również najważniejsza, no to zawsze mamy możliwość zawarcia sprawiedliwej ugody. Po wyroku pierwszej instancji również to się zdarza. Także tutaj absolutnie nie jest to jakimś istotnym zagadnieniem, które na dzień dzisiejszy powinno spędzać sen z powiek. Drodzy Państwo, przed nami dwa krótkie filmy. Pierwszy z nich opowiada o tym, że Frankowicze, którzy zakończyli już umowę z bankiem, nadal mogą go pozwać i odzyskać pieniądze. Frankowicze wygrywają z bankami. Jak unieważnić spłacony kredyt frankowy i odzyskać ponad 200 tysięcy złotych? To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, dziś staje się rzeczywistością, a korzyści z takich działań mogą być bardzo wysokie. Dla wielu byłych kredytobiorców to nie tylko kwestia finansowa, ale również moralna walka o sprawiedliwość i rekompensatę za lata niepewności i niesprawiedliwego obciążenia finansowego. Frankowicze wygrywają z bankami. Jak unieważnić spłacony kredyt frankowy i odzyskać ponad 200 tysięcy złotych? To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, dziś staje się rzeczywistością, a korzyści z takich działań mogą być bardzo wysokie. Dla wielu byłych kredytobiorców to nie tylko kwestia finansowa, ale również moralna walka o sprawiedliwość i rekompensatę za lata niepewności i niesprawiedliwego obciążenia finansowego. Drodzy Państwo, drugi film powstał na, w zasadzie, Waszą prośbę. Wielu z Was pyta o to, jak być na bieżąco ze swoją sprawą, jak się zalogować do portalu sądowego. Tłumaczymy. Chcesz być na bieżąco ze swoją sprawą sądową? Przedstawiamy Ci prostą instrukcję założenia konta w portalu sądowym. Aby zarejestrować się na portalu informacyjnym sądów, należy postępować zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w tym materiale. Odwiedź stronę internetową wrocław.sa.gov.pl. Strona ta jest właściwa dla wszystkich sądów w Polsce, mimo że w nazwie ma Wrocław. Wyszukaj i kliknij w opcję. Nie masz jeszcze konta. Zarejestruj się. Podaj swoje dane osobowe, takie jak PESEL. Typ profilu użytkownika, tu wybierz: użytkownik zwykły, e-mail, alternatywny login, i przejdź dalej podając pozostałe dane. W drugim kroku podaj imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca. Możesz też podać swój numer telefonu. W kolejnym etapie zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych personalnych poprzez podanie swojego adresu. Wymagane jest podanie przynajmniej jednego adresu. Będziesz miał również możliwość wyboru typu adresu. Jeżeli Twoja sprawa jest już w toku, to w kolejnym etapie możesz złożyć wniosek o dostęp do sprawy. Drodzy Państwo, to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Pięknie Ci Kamil. Dziękuję. Dziękuję również. Widzimy się w kolejną niedzielę punktualnie o 12 już za tydzień. Koniecznie bądźcie z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.